Neil deGrasse Tyson poleca przeczytać 8 książek. Neil deGrasse Tyson to astronom i popularyzator nauki. Nie tylko prowadzi własny serial, ale także jego postać stała się internetowym memem. Pomaga nawet Supermanowi. Na portalu Reddit zapytano go kiedyś, jakie książki powinien czytać każdy inteligentny człowiek na Ziemi. Jego lista 8 książek jest ciekawa, ponieważ naukowiec swoją wypowiedź dodatkowo racjonalnie uzasadnił. A logika ta jest taka. Trzeba przeczytać takie książki, aby wiedzieć, jak rozumuje większość świata. Wymienia zatem Biblię, aby dowiedzieć się, że czasami jest łatwiej, jak ktoś tobie powie, co myśleć i w co wierzyć, niż samemu do tego dochodzić. Matematyczne zasady filozofii przyrody Isaaca Newtona, aby dowiedzieć się, że wszechświat da się poznać. O powstaniu gatunków Karola Darwina, aby dowiedzieć się o naszym pokrewieństwie z wszelkim życiem na Ziemi. Podróże Gullivera Jonathana Swifta, aby dowiedzieć się w satyryczny sposób wielu rzeczy, w tym tego, że ludzie przez większość czasu zachowują się jak Yahoo. Wiek rozumu Thomasa Paine'a, aby dowiedzieć się, jak to moc racjonalnej myśli jest głównym źródłem wolności na świecie. Bogactwo narodów Adama Smitha, aby dowiedzieć się, że kapitalizm to gospodarka chciwości, która jest siłą natury samą w sobie. Sztuka wojny Sun Tzu, aby dowiedzieć się, że akt zabijania innych ludzi da się podnieść do rangi sztuki. Książę Machiavelliego, aby dowiedzieć się, że ludzie, którzy nie mają władzy, zrobią wszystko, co mogą, aby ją zdobyć, a ludzie, którzy ją mają, wszystko, aby ją utrzymać. Neil deGrasse Tyson dodaje do tego informacje. Te jednozdaniowe komentarze pod każdą książką to nie recenzje, lecz stwierdzenie faktu, jak zawartość książki wpłynęła na zachowanie ludzi świata zachodu. Przykładowo, nie można powiedzieć, jakie wartości Biblia tak naprawdę niesie, skoro jej faktyczny wpływ na ludzkie zachowania jest zgoła inny.